Grypka czy chrypka, sięgamy do domowej apteczki, często łykamy znajdujące się tam antybiotyki i to bez konsultacji z lekarzem. Popijamy tym, co pod ręką. To ciąg błędów. Dlatego wymyślono Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Podstawową zasadą jest trzymanie się informacji i przede wszystkim czytanie informacji zawartych w ulotce przylekowej. Jeżeli chodzi o antybiotyki i inne leki, należy je przede wszystkim popijać głównie wodą. Dzięki temu unikamy interakcji pomiędzy lekiem, a na przykład substancjami zawartymi w herbacie, kawie czy innych płynach. Leki należy zażywać zgodnie z zaleceniem lekarza. Czyli jeżeli lekarz powie, że należy stosować przez tydzień, to nie możemy przerywać samowolnie tej terapii, tylko stosować ją do końca. Nie należy również później zostawiać tych leków na inną okazję. Antybiotyki stosuje się do zwalczania szkodliwych bakterii, ale nie do zwalczania wirusów. Jeżeli na przykład jesienią chorujemy, jesteśmy przeziębieni, to w większości przypadków jesteśmy chorzy na chorobę wirusową. Dlatego też zastosowanie antybiotyku jest tak naprawdę błędem w sztuce. Niewłaściwe stosowanie antybiotyku może prowadzić do uodpornienia się szkodliwej bakterii oraz do zatrucia organizmu. Co roku w całej Europie organizowany jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Do akcji przyłączył się również Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkich chętnych we wtorek, 15 listopada. Od godziny 9 do 13 będą wykłady, konsultacje z farmakologami. Zachęcamy, aby przychodzili do nas z własnymi lekami. Dokonamy przeglądu, czy któreś z tych leków nie wykluczają się. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Jak widać, bajkowy kotek był mądry i zamiast faszerować się antybiotykami, wezwał lekarza. Uczmy się zatem od kotów. Dla Echo 24, Marian Maciejewski.